serce rozwiąże je trudne sprawy. Szczecin. Tutaj mieszka 43-letni Andrzej Biernat, kierowca PKS-u. Jego dzieci to 18-letnia Justyna i 16-letni Norbert. 5 lat temu jego żona zmarła na raka. Andrzej nie chce już dłużej żyć bez kobiety. Poszedłem do agencji matrymonialnej, w której pokazano mi zdjęcia różnych dziewczyn. Jedna z nich była szczególnie piękna. Kobieta była Ukrainką, która szukała męża Polaka. Andrzej jest nią zafascynowany. Przedstawiali mi ją w samych superlatywach, zaczęliśmy do siebie pisać. Pisałem jej, kocham cię, jesteś fajna. Poznawałem ją coraz lepiej. W końcu podjąłem decyzję. Musi przyjechać do Polski. Norbert, syn Andrzeja, protestował przeciwko temu, aby ojciec wiązał się z Olgą. Kiedy ojciec pokazał mi zdjęcie tej dziewczyny po raz pierwszy, to byłem na maksa wkurzony. Przecież ona była tylko kilka lat starsza ode mnie. A ojciec tak na maksa nią zafascynowany. To mnie dobiło. Andrzej nie liczy się jednak z uczuciami swoich dzieci. Chce, aby Olga przyjechała do Polski. W końcu Olga przyjechała z gotową wizą z Ukrainy. Kiedy przyjechała, byłem naprawdę podekscytowany. Justynie, córce Andrzeja, także nie podoba się pomysł ojca. Byłam wściekła na mojego ojca, że zamienił moją mamę, która zmarła 5 lat temu, na coś takiego. W ogóle przestał już o niej mówić. Jednak Andrzej, nie zważając na protesty dzieci, chce jak najszybciej poślubić młodą Olgę. Jedna rzecz cały czas spędzała mi sen z powiek. Nie dawała mi spokoju. Być może ja to tylko tak widziałem. Brak akceptacji ze strony moich dzieci. Bardzo zależało mi na tym, żeby zaakceptowały tę sytuację. Jednak zasada była prosta. To był mój wybór. Kto tego nie akceptuje, ten wylatuje. Trudne sprawy. Miesiąc później. Olga zamieszkała w domu rodziny Biernatów. Pomaga w prowadzeniu domu, sprząta i gotuje. Jednak z tej sytuacji zadowolony jest tylko Andrzej. Dzieciom nie podoba się nowa lokatorka. W dodatku są zażenowane, że ich ojciec jest zakochany w dużo młodszej od siebie kobiecie. Najbardziej zbuntowany przeciwko młodej Ukraińce jest 16-letni Norbert. No to przyjemnego apetytu, dzieci. U nas się mówi smacznego. Smacznego. No, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Fuu. Co to jest w ogóle? Co to jest? Ja tego nie będę jadł. Ej, co ty robisz? No zachowuj się jak świnia, co? Nie będę tego, co to za jakieś warzywa? Jak to jakieś mięso, ziemniaki, coś polskiego. Norbert, jak ty się zachowujesz? No ale ja nie będę tego jadł. Co ona w ogóle tu podała? Ej, przestań, jak ci... Jak to jest coś porządnego, coś polskiego, ziemniaki, Ola, mięso. Norbert, Ola się starała przez cały dzień, żeby się przygotować. Nie smakuje ci to jedzenie. Nie smakuje mi to. Nie rób awantury i nie zachowuj się. No ale dlaczego? Nie będę. Proszę bardzo, stań, pójdź do kuchni i przygotuj sobie jedzenie. Nic się nie martwi. Najbardziej żenujący w tym wszystkim był mój ojciec, tą swoją Ukrainką. Przecież ona ledwo w ogóle mówiła po polsku. Ja nie mogłem do domu nikogo przyprowadzić. Wszyscy o nas plotkowali. Ona dołączyła od naszej rodziny przez jakieś biuro matrymonialne i myślała sobie nie wiadomo co, że będzie naszą nową mamą. Ja się z tym nie mogłem tak łatwo pogodzić i chciałem mieć jak najmniej wspólnego z nimi wszystkim. Byłem wtedy optymistą. Mimo, że na początku dzieciaki nie akceptowały do końca Olgi, szczególnie Norbert, 16-letni syn, byłem przekonany, że to są tylko przejściowe problemy. Że z czasem, kiedy nauczy się gotować, kiedy nauczy się dobrze języka, te problemy po prostu same znikną. Kilka dni później. 18-letnia Justyna nie jest zadowolona, że Olga zajęła miejsce jej matki nie tylko w kuchni, ale także w małżeńskiej sypialni rodziców. Mimo to próbuje zbliżyć się do niej. Uważa też, że jej ojciec i brat za bardzo wykorzystują 22-latkę w obowiązkach domowych. Justyna powoli przekonuje się do młodej Ukrainki. Oglądając album, poznaje jej rodzinę. A tutaj jak ślicznie wyglądasz. Jaka sukienka. To nie ja. A kto? To moja племянница. Кто? Племянница. Кто то есть? Ты, цурка Андрея. Угу. А это моей сестры племянница. Ага, сестреница. 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 Сличная есть. Барца. Слухай, не позволь ойцу и Норбертови, чтобы так тебя трактовали, но... Ja mogę ci pokazać Szczecin, jeśli chcesz. Pójdziemy któregoś dnia do miasta. Prawda? No naprawdę, pokażę ci. Jeśli będziesz chciała, oczywiście. Bardzo chcę. A wiesz, zawtra my... Zawtra? A, jutro. My z Andrzejem pokupujemy obrączki. Jutro idziecie kupić obrączki? Mhm.
Jesteś pewna, że chcesz za niego wychodzić? Tak. Olga była bardzo nieśmiała, ale wydawało mi się, że jest w porządku. Sposób, w jaki traktowali ją ojciec i Norbert, był totalnie niefajny. Ja chciałam dać jej szansę. W końcu my kobiety powinnyśmy trzymać się razem. Następny dzień. Justyna wybrała się ze swoją przyjaciółką do miasta. Opowiedziała jej o młodej narzeczonej swojego ojca. Osiemnastolatka nagle zauważyła na ulicy tulącą się parę. Tam jest chyba mój ojciec. No ale kto to jest z nim? No ta, co ci mówiłam, przyjechała do niego. Ona jest taka młoda? No i co z tego, że jest młoda? No ale ona jest prawie w naszym wieku. No i co z tego, to jest ojca, życie i ma prawo, nie wiem, spotykać się z kim chce, prawda? No ale wiesz, to powinno się troszeczkę... No, ale to będzie w końcu twoja ambasada. To jest nasza sprawa, nasze życie i odwal się ode mnie, no, ale... zobaczymy się w szkole. Poczekaj chwilę, Justyna. Daj mi spokój. Tato! Justyna jest wściekła na koleżankę, woli towarzystwo ojca i jego młodej narzeczonej. Chodź, Justycie. Chodź. Gdzie idziecie? Do sklepu tutaj. Chodź. Ja jak zobaczyłam Justynę tatę z tą jego nową laską, no to to przecież jest śmieszne. Musiałam po prostu się zaśmiać, bo to tak samo jakby mój tato był z jakąś młodą dziewczyną w moim wieku. Ja wiem, że Justyna mogła się na mnie za to obrazić. Powinnam ją wspierać, bo ona naprawdę bardzo dużo przeżyła. Ale no musiałam naprawdę powiedzieć to, co myślę. Kilka minut później Justyna, jej ojciec i Olga weszli do sklepu jubilerskiego. 43-latek chce kupić obrączki, bo dzień ślubu z Ukrainką zbliża się nieuchronnie. Andrzejowi nie spodobały się obrączki za 1100 zł. Jubiler oferuje coraz tańsze modele. Przyszły pan młody ciągle wybrzydza, bo chce wydać na ten zakup jak najmniej pieniędzy. 900 zł? Widziałem takie za 100 zł w internecie. No, niemożliwe, żeby były ze złota. Boże, tato, ty jesteś nienormalny. To jest twój ślub. Jak chcesz tańsze, to może od razu iść do automatu z gumami, to za 2 złote sobie kupisz. Nie bądź taka dowcipna. Niech nam pan pokaże jakąś tańszą ofertę. Znaczy, tańsze to mamy tutaj modele ze srebra. Proszę bardzo. Tutaj jest za 250 zł. I te są najtańsze? Tak, to już jest najniższa. Jak myślisz, kotku? Fajne są. Pokaż łapkę. No i co? Śliczne. Nie będzie nic taniej? No nie może być. No cóż. Ślub to ślub. Jasne. Weźmiemy te. Faceci. Ja rozumiem, że mój ojciec nie jest jakimś bogaczem, ale to, co on wyprawia, to jakaś normalnie przesada. No to chodzi o jego ślub przecież. No jaki wstyd. Mam ochotę stąd wyjść. W końcu ciężko zarobionych pieniędzy nie trzeba od razu wyrzucać do śmieci. Tamte obrączki były faktycznie fajne. Ale 1100 zł to już mocna przesada. W końcu to kobiety nigdy nie są do końca zadowolone z tego, co dostają. Zawsze chcą więcej. Trudne sprawy. Szczecin. Tu mieszka wdowiec Andrzej Biernat. Pracuje jako kierowca. Ma dzieci, Justynę i Norberta. Pewnego dnia Andrzej oznajmia, że chce się ponownie ożenić. Poznaje młodą Ukrainkę. Kobieta wprowadza się do rodziny. Z czasem córka Andrzeja zaczyna lubić Olgę. Syn Norbert nie znosi jej i wykorzystuje do prac domowych. Trwają przygotowania do ślubu. Andrzej chce na swój ślub wydać jak najmniej pieniędzy. Trudne sprawy. Dzień później. Justyna wróciła ze szkoły. Kiedy otworzyła drzwi mieszkania, zobaczyła coś, co ją bardzo zdenerwowało. Uważaj, Justyna, co ty robisz? Ciśnię buty. Dlaczego ty ciśnisz te buty? Norbert powiedział. Norbert powiedział? No. Ty chyba sobie żartujesz. Justyna, uspokój się. Siedzi w domu, sobie sprząta buty. No, co, siedzi w domu, to sobie sprząta? Da mnie nie trudno. Miałeś to zrobić. Ale Justyna, naprawdę mnie nie trudno. Ale nie chodzi o to, że nie trudno. Dla niego też nie trudno. To twoja robota była, nie? Olga, jeszcze musisz te drugie buty porządnie wypasować. Nie, ty jesteś nienormalny, no! Co to jest twoja sprzątaczka, sprzątaczka? Do ładne ciebie już, wsią. Co może niedługo będzie za ciebie robiła? Zęby miała za mnie, wolno. Tak? Chyba sobie żartuj, ty jesteś bezczelny, chamski i zostaw te buty w ogóle. On to miał zrobić. Nie, Olga, rób dalej. Nie przejmuj się w ogóle. Ty też potem, tak, a potem zejdziemy na dół do piwnicy, tam trzeba graty powynosić, stary. Nie no, ten mój brat jest jakiś gnój cholerny, jakiś macho. Co on sobie wyobraża, tak? Czyścić za niego buty, usługiwać mu? Co? Najgorsze jest to, że Olga myśli, że zaprzyjaźni się z nim w ten sposób, że to coś pomoże. Z dobrego serca to robi, a on to wykorzystuje, no. A ojciec co sobie wyobraża? Pozwala na to, bo mu tak wygodnie. On nie chce chyba wcale mieć żony, tylko pomoc domową, służącą. Nie, po prostu brak mi słów. Następny dzień.
Andrzej i jego ukraińska narzeczona idą do salonu sukien ślubnych. Jednak przy wyborze sukni dla Olgi okazuje się, że oczekiwania wobec tego zakupu przyszłej panny młodej i pana młodego są różne. Jak ty wyglądasz? Wyglądasz jak lalka. Beret by do tego bardziej pasował. Może to przejdzie na Ukrainie, ale nie tutaj. Ślub jest w gronie naszych przyjaciół, a nie na sali rynkowej. Nie podoba się. Dlaczego? Pocimy. Nie ma pani czegoś innego? Mamy jeszcze różne inne fasony. Na przykład taką mamy tutaj, o troszeczkę jest węższa. Te są wszystkie takie same. Nie ma czegoś krótszego? Krótszego. No, na przykład mamy taką krótką sukieneczkę. No, i o to chodzi. Niech mi pani to da. Olga, pani? Znalazłem coś dla ciebie. Co? Załóż to. Nie! No jakie karotka nie? Ja, popa. No jaka karotka nie? Ja, no... Tuka. Jest w sam raz. Karotka jest na Ukrainie. W Polsce jest mnie w sam raz. Mnie się nie podoba. Załóż ją, nie dyskutuj. Młoda dziewucha ma wyglądać fajnie. Ma mieć krótką sukienkę. Nie będę jej ubiał w worek, żeby zakrywała całe nogi. Zresztą to wszystko za dużo mnie kosztuje. Bilet, wiza. Ja płacę, ja wymagam. Ma być tak, jak chcę. Proste, nie? No i co? Czułaś, że mam rację, co? Przejdź się trochę. Pięknie, pięknie, obróć się. Obróć się, Olu. No i o to chodzi. Pupa, nogi, wszystko na swoim miejscu. Jak się pani podoba? No ładnie, ładnie, troszkę inna sukieneczka. Wie pan co, ale pan jest panem młodym, to chyba pan nie powinien przed ślubem swojej wybranki widzieć. Wie pani co, gdyby wszyscy robili tak jak ja, byłby mniej rozwodów. Chcielibyśmy dostać na to jakiś upust. Na tą sukieneczkę tak 5% na pewno, jeżeli od razu pan kupuje. Do 10%, jeżeli zadzwonię na przykład do szefowej teraz i się zgodzi. Pięknie, niech pani dzwoni. Dobrze. Olu, wspaniale. Przebieraj się, kochanie. Tatuś pójdzie zapłacić. Ruchy. Olga jest rozczarowana, że zamiast wymarzonej, pięknej sukni ślubnej Andrzej wybrał skromną sukienkę. Andrzej, szef. Co ty rządzi? Ten sam dzień. Wieczorem Andrzej jest zadowolony, że udało mu się tanio zrobić zakupy do zbliżającego się ślubu. Jest przekonany, że to jego decyzje były najlepsze. Coraz bardziej daje też Oldze do zrozumienia, kto tu rządzi i żartuje z przyszłej żony, że jeszcze się nie nauczyła dobrze mówić po polsku. Miasa, sawa, siamie. Ja nie wiem. To nie, to w skrócie powiedz po polsku, jak to się nazywa? Bigos. Bigos. Bigos, inny akcent Bigos. Trochę. No, powiedz po polsku, Bigos. Bigos. Bardzo dobrze. A to co to jest? Chleb. No, chleb też. A tu? Bułka. No proszę, jak pięknie po polsku. Mordeczko. Moja. No, kochani, do jedzonka. Co, nie macie apetytu? Ojciec traktował Olgę, jakby była 3-letnim dzieckiem. Przecież wiadomo, że jak dziewczyna przyjechała dopiero z Ukrainy, tak, to potrzebuje trochę czasu, żeby nauczyć się polskich słów. Ona się starała, ale ojciec normalnie przecież nie musiał na siłę uczyć jej polskich słówek. Robił to w sposób po prostu beznadziejny. Po kolacji Andrzej pokazuje Oldze zaproszenia na ślub, które wcześniej udało mu się tanio zamówić przez internet. Tu masz, kochanie, gotowca. Tylko wpisujesz imię i nazwisko gościa, którego zapraszasz. I na naszym przyjęciu weselnym mamy już... Zaproszenia? Zaproszenia na nasz ślub, kotku. No, ale na mnie już czas. Idę skarbie do pracy. Gdzie idziesz? No. Cześć, kochanie. Trzymaj się ciepło. Dobra. Pa, do zobaczenia później. Cześć, Justysiu. Co to jest? Zaproszenie na ślub. Kiedy Andrzej wyszedł z domu, Justyna i Olga oglądają zaproszenia na ślub, który już niedługo ma się odbyć. Norbert odbiera dziwny telefon. Nie może zrozumieć, co ktoś po drugiej stronie słuchawki do niego mówi. Kilka razy pyta, kto dzwoni. W końcu przerywa rozmowę. Jest wyraźnie poirytowany tym dziwnym połączeniem telefonicznym. Justyna pyta, kto dzwoni. No nie wiem, jakieś bla, 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 bla. Jakie bla, bla, bla? Nie wiem, jakaś mała dziewczynka gdzieś, nie wiem, w kosmicznym języku mówiła do mnie. Nie, w kosmicznym języku? Nie wiem, nie zrozumiałem w ogóle, o co chodzi. Czekaj, a może to jest moja siostrzenica? A nie wiem, skąd mogę wiedzieć? A co ona mówiła? A nie wiem, nie zrozumiałem, weź, no daj mi spokój, nie mam pojęcia, o co chodzi. Pomyślałam sobie, że Olga jest bardzo samotna tutaj. Przecież nie miała tutaj nikogo innego, oprócz nas. I wpadłam wtedy na taki pomysł, żeby po prostu zaprosić ją z moimi przyjaciółmi na bilarda. Słuchaj, a może poszłabyś ze mną dzisiaj na miasto?
Poszłybyśmy pograć w bilard na przykład z moimi znajomymi. A co ty na to? No chodź, mam trochę kasy. Rozerwiemy się. Nie grałam nigdy. No to zobaczysz, nauczysz się. Godzinę później. Justyna i Olga dotarły do klubu. Bawią się świetnie. Nagle Justyna zobaczyła w klubie swojego ojca. Mężczyzna miał być w pracy, ale okazało się, że jego kurs do Gorzowa został odwołany. W domu syn powiedział Andrzejowi, gdzie jest Justyna i jego narzeczona. 43-latek jest wściekły, widząc świetnie bawiącą się Olgę. Co ty tutaj robisz? Andrzej! Nie? Przyśmiałeś mi się na spotkaniu. Jak się bawicie, dobrze? No super, no bawimy się. Andrzej, gramy sobie w bilard. A ty jak się bawisz? To jest fajnie. Świetnie. Tak? No. Podoba ci się? Oczywiste. Ja znam dużo. No ale co ty robisz? No jak ty ją traktujesz? No o co ci chodzi? A ty co myślisz? Hej, tato, no o co ty robisz? Masz jakiś problem? Przestań. Nie mam żadnego problemu. No, nie jem jeszcze raz. Aha, o to ci chodzi. Tatuś jest zazdrosny o to, że Olga się świetnie z nami bawi, bo jest prawie w naszym wieku. A ty jesteś po prostu za stary, żeby się z nami bawić. Ten stary jest twoim ojcem. Porozmawiamy jeszcze o tym w domu. No ale przestań! Wychodzimy. No zostać, idziemy ma, do domu. Co ty jak ty robisz? Wyglądasz? Jak ty wyglądasz? Jazda, no, jazda, ale już. Niepoważny jakiś, no. Ale już. Tato, no! Jestem taka wściekła, no po prostu przyszedł, to zrobił awanturę bez żadnego powodu. Jeszcze jak ją potraktował. Przecież to jest jego narzeczona, nie znam ojca od tej strony. Normalnie buzuje się we mnie wszystko, no. Oszalał całkowicie. Znajomi Olgi też są zaskoczeni agresywnym zachowaniem 43-letniego ojca Justyny. Są niezadowoleni, że popsuł im zabawę. Nie mogłem pozwolić na takie rzeczy. W końcu Olga nie była przyjaciółką Justyny, tylko była moją przyszłą żoną, narzeczoną. Kiedy wszedłem na tą salę bilardową i zobaczyłem, jak ten małolat dobiera się do niej, myślałem, że mnie szlak trafi. Ci gówniarze powinni się od niej trzymać z daleka. W końcu to miała być moja żona. To był wspaniały wieczór. Naprawdę, po raz pierwszy tak fajnie się bawiłam. Poznałam nowych przyjaciół. Było tak cudownie. Tak chciałam zostać, jeszcze pobawić się z nimi, chociaż chwilę. No Andrzej, Andrzej jak Andrzej, po prostu był bardzo trudnym człowiekiem. Godzinę później. Wściekła Justyna wraca do domu. Chce zrobić ojcu awanturę za jego skandaliczne zachowanie w klubie bilardowym i sceny zazdrości, jakie urządził przy jej znajomych. Ale to nie jedyne pretensje, jakie ma do niego. Uważa, że Andrzej i Norbert chcą zrobić z Olgi służącą. To, co zrobiłeś, po prostu jest niewyobrażalne, rozumiesz to? Nie rozumiesz, bo myślisz, że jesteś nie wiadomo kim. Nie kim zapominaj, z kim rozmawiasz. Za kogo ty się uważasz, żeby tak potraktować Olgę ojca. I tak się zachowywać tam? Wiesz co, po prostu normalnie ludzie się tak nie zachowują. Czy ty sobie zdajesz z tego sprawę? Co my zrobiłyśmy takiego? Poszłyśmy się bawić normalnie, jak cywilizowani ludzie. Co innego, gdybyśmy stały pod jakimś, nie wiem, blokiem, piły ich, nie wiadomo co robiły. Gdyby nie Norbert, nie mielibyśmy nawet pojęcia, gdzie Olga jest. Tak? Taki jesteś, braciszku kochany? Nie, no po prostu dziękuję ci. Ej, w ogóle, daj jakiego mi... Mam... Co, daj mi spokój? Daj mi spokój, nie, w ogóle, nie wmieszam się w tą sprawę. Mnie to nie interesuje. Ja to wiesz, tylko na dupie siedzieć i się trącać. Idźcie się kłócić gdzie indziej. To ty sobie idź stąd gdzie indziej, jak ci coś nie pasuje. Uspokójcie się. Co uspokójcie się? Olga może wychodzić. Natomiast powinniśmy wychodzić razem. A nie, że wychodzicie gdzieś po knajpach w tajemnicy i kiedy przychodzę... Zastaje taki obrazek, że twoi kolesie przystawiają kolesie? Moi kolesie, teraz moi przyjaciele to są moi kolesie, tak? Fajne Olga, masz zdanie o moich przyjaciołach, Olga wiesz? Olga nie jest twoją przyjaciółką, jest I moją narzeczoną. I ty o tym nie decydujesz, nie jesteś nie wiadomo kim, żeby decydować o tym, z kim Olga się zadaje, gdzie chodzi, co robi, jest twoją... Po drugie, Olga nie wychodzi sobie wtedy, kiedy chce, dlatego że ma tu w domu mnóstwo obowiązków. Kupię nie jeszcze przerywaj smycz, mi. Wiesz? Nie przerywaj mi. Ma do wypracowania spodnie, ma do zrobienia pranie. Kiedy ma to zrobić, jeśli tak? będzie się włóczyła? A ty co masz do zrobienia? Siedzenie na dupie? Chyba masz rączki, mógłbyś to sobie sam zrobić, nie? Olga robi to chętnie, nie wtrącaj się. Chętnie? Chętnie to wy sobie z niej służącą zrobiliście, wiecie? I to mi się nie podoba. Nie pozwolę ją tak traktować, nie? Kłótnie nie prowadzą do niczego dobrego. Nie lubię, kiedy w domu jest taka napięta atmosfera. I tak mi było przykro. Ale myślałam, że po małżeństwie wszystko się naprawi. Będziemy wspaniałą, szczęśliwą rodziną. 2 tygodnie później. Olga i Andrzej zawarli związek małżeński. Para jest szczęśliwa. Na ślub przyszło kilka znajomych osób. Na dobrą wróżbę goście obsypują nowożeńców ryżem. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pogadamy o tym w domu. Okay, dobra. Na przyjęciu. Mam to życzenie. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Kochani, zapraszamy wszystkich do nas na mały poczęstunek. Pojedziecie z Radkiem. Do zobaczenia na miejscu. Brawo! Andrzej, cudowny człowiek. Ja taka jest nieszczęśliwa. Teraz już nie jesteśmy po ślubie, nic nas nie rozdzieli. Trochę osób nie przyszło na ślub, ale co nas to obchodzi? Będziemy się bawili w mniejszym gronie. Też będzie przyjemnie. Godzinę później. Skromne przyjęcie weselne odbywa się w mieszkaniu rodziny Biernatów. Justyna daje swojej macosze prezent z okazji zawarcia związku małżeńskiego z Andrzejem, ojcem 18-latki. Długo myślałam, co ci właśnie... To mnie? ...kupić i pomyślałam, że może właśnie to będzie coś odpowiedniego. Olga bardzo ucieszyła się z podarunku. Jest nim przewodnik po Polsce. Norbertowi jednak nie podoba się, że siostra daje pannie młodej prezent. Po co jej coś dać? A ty nie masz dla niej prezentu? Nie mam, po co? Całe to wesele przyjeżdża do nas, tyle pieniędzy wydane, suknia, pierścionek, jeszcze mam coś jej dawać. Przestań mówić tylko o Kasie. No, to jest ślub, tak? Ma być miła atmosfera. Justyna stara się, aby atmosfera na przyjęciu weselnym rzeczywiście była miła. Dlatego w przewodniku po Polsce pokazuje młodej Ukraińce, gdzie rodzina mogłaby spędzić wspólne wakacje. Rozmowę przerywa jednak Andrzej. Oleńko. Ja słyszałam. Oleńko, no tak misia zostawiłaś samego? Tutaj w męskim towarzystwie mamy się tylko bawić z Radkiem. No przecież spragnienie ciebie, jak wody cię potrzebuje. Przepraszam, no nie napijesz się czegoś, może zjesz coś skarbu. Posiądziemy się na obawę. Było mnie trochę smutno, bo nie było nikogo z mojej rodziny. Nic a nic. Wychodziłam za mąż, jakbym nie miała ojca ani matki. Dobrze, Justyna, jakoś zbudowaliśmy relacje. Była taką prawdziwą perełką. Ale i tak, u nas to, na Ukrainie, wesele to jest takie duże, huczne, z generałem, z tamadoj. Moje wesele wyobrażam sobie całkiem inaczej niż to, co tutaj było. No to był raczej jakiś żenujący obiadek niż weselna impreza, no. Ojciec zachowywał się jak jakiś ham, naprawdę. No piwo, kiełbasa, jeszcze ten jego kolega. Nie zwracał w ogóle uwagi na Olgę, a jak już, to traktował ją jak, jakby, nie wiem, rozrywkę, zabaweczkę. Myślałam, że jak już wezmą ten ślub, to po prostu będzie ją lepiej traktował i że to wszystko się skończy. 6 tygodni później. Olga czuje się w Polsce coraz swobodniej. Jednak jej relacje z synem męża nie poprawiły się. 22-latka chce to zmienić. Proponuje Norbertowi i jego koledze, że podwiezie ich na trening. Chodź, ja was podwiozę. Ej, stary, to jest twoja nowa laska, czy laska twojego ojca? Weź tu, daj spoko, chodź. No weź, to spoko. Ej, a wy gdzie? Chodźcie. Nie chcesz, to jedź sobie sama, my jedziemy autobusem. Już nie mam 10 lat, żeś mnie odwoziła. Oldze jest przykro, że 16-latek tak potraktował jej propozycję. Teraz już wie, że nie będzie jej łatwo zaprzyjaźnić się z pasierbem. No nie, to nie. No chciałam zrobić dobrze. Po raz ostatni. Kilka dni później. Andrzej i Olga zaplanowali wspólne zakupy. 43-latek przed pójściem do domu handlowego sprawdza w bankomacie stan swojego konta. Jest zdziwiony tym, co zobaczył na wydruku. Długo się mu przygląda. Co stwierdziłeś? Sam nie wiem. Pieniądze giną z karty. 500, to 400, przecież ja tego nie wypłacałem. Jeszcze wczoraj 100 zł. Co, ja bym miał sklerozę taką? Chyba, że to Norbert. No oczywiście, że to ten smarkacz zna kody i wykorzystuje sytuację, tylko na cholerę mu te pieniądze. Co ty robisz? Na narkotyki. Ale dzwonisz do niego? Oczywiście, że tak. Ale czekaj, nie dzwoń. Poczekaj sekundę. Lubię takie sprawy mieć za sobą. Ale Andrzej, czekaj. Zajęty numer. Ja Andrzej? Smarkaczowi pokażę. Andrzej? Słucham. Kochasz mnie? No oczywiście, że tak. Musimy o tym teraz mówić. To dzięki. To co ja. Co te dzięki? Jak ty? Przecież daję ci pieniądze. No przecież zostawiam pieniądze w domu. Co, nie masz na jedzenie? Andrzej, to ja... Nie masz na ubrania? Po co ci te pieniądze? Zresztą... Andrzej, poczekaj... Jak to jest możliwe? Po prostu bierzesz pieniądze z mojej karty, nawet mi o tym nie mówisz? Nie wiedziałam, jak ci powiedzieć. Po co ci te pieniądze? Dla dziecka. Dla jakiego dziecka? Mojego dziecka. Przepraszam. Jak to mam dziecka? Mam ci powiedzieć. Ty masz dziecko? I teraz mi to mówisz? Tak. Teraz mi mówisz, że masz dziecko? To jest 2-letnia córka. Andrzej. Nie wierzę. Nie wierzę.
A nie wierzę. Uspokój się, proszę cię. I trzymałaś to przede mną cały czas w tajemnicy i teraz mi mówisz, że masz dziecko? Na Ukrainie. Ja mam tego serdecznie dość! Andrzej, uspokój się. Słuchaj, porozmawiamy, prawda? Zostaw mnie! Andrzej jest wściekły na Olgę, że nie powiedziała mu wcześniej o tym, że ma dziecko. Rezygnuje z zaplanowanych wcześniej zakupów. Małżeństwo wraca do domu. Na początku zaskoczenie. No i złość. Jak to? To ona ma dziecko, nic mi o tym nie mówi, wykrada mi pieniądze z karty i posyła je na Ukrainę, a potem zwyczajnie poczułem się oszukany. To jak ona sobie wyobrażała? Przyjeżdżając już tutaj do Polski, chciała mnie po prostu zwyczajnie wykorzystać. Zataiła przede mną, że ma dziecko. Nie próbowała nawet się zbliżyć do mnie. Nie traktowała mnie jako człowieka. Po prostu robiła biznes. Nic nie mówiła mu o dziecko. No bo się bałam. Bałam mu się powiedzieć. Zresztą jak? A pieniądze? Pieniądze to jest rzecz naturalna, że jak ktoś ma więcej, to pomaga rodzinie, bratu, siostrze albo rodzicom. Wypłacałam nie dlatego, że chciałam go okraść, a po prostu, że dlatego chciałam pomóc. Znała numer karty PIN. Chodziła czasem na zakupy. Ufałem jej. Ale co? Była aż tak głupia, że myślała, że to nigdy się nie wyda, że wypłaca te pieniądze i wysyła na Ukrainę? Fakt. Ja zostawiłam swoje dziecko swojej siostry. Ale to nie znaczy, że nie myślałam o niej. Nie troszczyłam się. Wysyłałam wszystko, co mogłam. Chciałam pójść do pracy, żeby wysłać jeszcze więcej pieniędzy. I cały czas dzwoniłam do niej. Godzinę później, kiedy Justyna wraca do domu, słyszy odgłosy kłótni. Nie chce mi się w to wierzyć. Ja podejrzewam własne dziecko, a okazuje się, że ty tą kasę wyciągasz, żeby wysyłać swojej córce. Nie wierzę w to. Jak to mogę? W jakim świetle ty mnie stawiasz? W jakim świetle ty mnie stawiasz? Co tu się dzieje? Czemu mi tego? Co się dzieje? Nie, ale jak ty myślisz, że tam co się dzieje? Jej zapytaj, co się dzieje. No to wracaj do domu. Ona zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Proszę bardzo, rozmawiajcie. Co się stało? O co mu znowu chodzi? Czepia się ciebie znowu, tak? Przecież posprzątane. Co znowu niby nie tak zrobiłaś? Posprzątane, to tak. Ale pamiętasz to? Cały mój album pięknych zdjęć. No tak. Dziecięce było słuchawki. Moją siostrzenicę, czy jak to tam po polsku. Twoja siostrzenica, no to co z tego? O to się czepia? On się czepia, że to jest moja córka. Co? Teraz mu powiedziałam prawdę. Tak, kumamy, taty i ciebie. No chyba żartujesz, jak to córka? Kończ już wreszcie tą komedię. Od dzisiaj śpisz na kanapie, sam! Andrzej! Kiedy dowiedziałam się, że Olga nas wszystkich okłamała, byłam zszokowana. Cały czas podbierała ojcu pieniądze i nic mu o tym nie mówiła. Mało tego, wysyłała je dziecku, które rzekomo było jej siostrzenicą, a okazało się, że to jej córka. Myślę, że gdyby powiedziała wcześniej ojcu, to wszystko mogło się potoczyć całkiem inaczej. Zawiodłam się wtedy na niej. Nie wiedziałem wtedy, co mam robić. Czułem się wykorzystany i oszukany. Miała być młoda, ładna, bez zobowiązań. Tak było w ogłoszeniu. I nagle co? Justyna, wypłacałam z bankomatu pieniądze. Wysyłałam do swojego dziecka na Ukrainie. Ale rozumiesz, chciałam iść do pracy. Naprawdę chciałam. Tata, a co tata? Tata powiedział mi sprzątać, zmywać. Spodnie, głupie spodnie do pracy codziennie. Koszule. Co ja mogłam zrobić? No to powiedz, no co? Wiesz, muszę powiedzieć swojemu ojcu. Przepraszam cię bardzo. Olga chce jeszcze raz wytłumaczyć, dlaczego potajemnie wypłacała pieniądze z konta. Ma nadzieję, że Andrzej zrozumie trudną sytuację finansową jej rodziny, która mieszka na Ukrainie. 22-latka liczy też na to, że mąż wybaczy jej zatajenie faktu, iż ma córkę. Nie chcę z tobą rozmawiać. Nie chcę z tobą rozmawiać. Wyjdź stąd! Andrzej, ale... Wyjdź stąd! Na co czekasz? Wyjdź! Z drugiej strony rozumiałam, że Olga tęskniła za swoją córką. A ojciec sam był sobie trochę winny, bo prawdopodobnie nigdy z nią nie rozmawiał naprawdę szczerze i nie próbował poznać jej przeszłości i tego, jak wyglądało wcześniej jej życie. Olga dla niego była taką zabawką. Sobotni poranek. Małżeństwo Biernatów przygotowuje śniadanie. Atmosfera w domu nadal jest napięta. Dalej się nie odzywacie do siebie? Tato, odpuść sobie już. Tak? Mam sobie odpuścić? Wiesz, co ona dzisiaj wymyśliła?
No co? Wymyśliła, że sprowadzi tutaj swoje dziecko. No a co w tym dziwnego? Już jest matką, tak? To logiczne, że matka chce być ze swoim dzieckiem. Tak, niby nic w tym dziwnego nie ma, ale dlaczego ja mam się w to angażować? Jak to dlaczego? No bo Olga jest twoją żoną? Jest moją żoną. To prawda, ale dziecko? Czy to jest moje dziecko? Wiesz, no teraz jesteś jej ojczymem po prostu, więc też tak trochę odpowiadasz za nią. Ach tak, słoneczko, ta odpowiedzialność przychodzi na mnie, tak? No. Ponieważ dałem się oszukać. Tato, mogłeś o tym pomyśleć wcześniej, zanim ożeniłeś się o połowę młodszą od siebie kobietą, no? Przecież to logiczne, że ona chce założyć rodzinę, chce mieć też dzieci. Pomyślałeś o tym w ogóle? Oczywiście, że tak. Że jej bronię mieć dzieci? Czy zabraniam jej? Ja też mam dzieci. Mam dwójkę dzieci. I nie muszę wtedy, kiedy one są dorosłe, zmieniać swojego całego życia i wylądować na stercie pieruch przy krzyczącym bachorze. No dobrze, ale chociaż raz pomyśl o kimś innym. No nie bądź takim egoistą, no. Zawsze tylko o sobie myślisz. I możesz to powtórzyć? No tak. Jesteś po prostu egoistą. Samolubem. Chciałem to drugi raz usłyszeć, bo nie mogę uwierzyć w to, co mówisz. Od 18 lat dbam o ciebie i o Norberta. Za rok ty i on wyprowadzicie się z tego domu. A ja zostanę z moją nową, cudowną rodziną, tak? Słuchaj, sam tego chciałeś. Mogłeś sobie wziąć kobietę w swoim wieku. No tak? Skończmy ten temat. Nie mam ochoty... Andrzej, proszę rozmawiać na ten temat. Tato, przemyśl to chociaż. Andrzej, ale ona jest kochanym dzieckiem. Polubisz ją. Naprawdę? Naprawdę. Tak bardzo kochanym? Że z radością zostawiła się gdzieś setki kilometrów stąd? Jak bardzo jest kochany? Jaka z ciebie jest matka? Możesz mi odpowiedzieć na to pytanie, zanim skończymy ten cholerny temat? Co sobie wyobrażasz? Dlaczego nie opiekujesz się nim razem z jego ojcem? Możesz mi to powiedzieć? Nie ma ojca. Ach, nie ma ojca. W związku z tym to doskonała okazja, żebym ja nagle stał się jego ojcem i przejął wszystkie obowiązki. To przestań. Skończyłem ten temat. Nie mogłem znieść wtedy tego ciągłego jęczenia, proszenia. To było szaleństwo. Wiem, że na tym jej najbardziej zależało, ale to nie było moje życie. Ja tego nie chciałem. Nie chciałem dziecka, nie chciałem wracać do obowiązków. Chciałem normalnie pożyć, chciałem zrobić coś dla siebie. Naprawdę musiałem się wtedy mocno zastanawiać, jak postąpić, żeby wyjść na swoje. Co teraz? Nie wiem, no. Wymyślimy coś. Może znajdziemy jakąś instytucję, ona... dowiemy się, jakie masz prawa. Może ojciec zmieni zdanie. Nie wiem, mam nadzieję. Wiedziałam, że powinnam powiedzieć Andrzejowi to przed ślubem. Ale jak? Po prostu nie miałam odwagi. Bo u nas, na Ukrainie, to nie tak łatwo. Dziewczyna, która nie ma przy sobie męża i ma dziecko, to jest wstyd dla rodziny. Myślałam po prostu, że jak się poznaliśmy, pisaliśmy do siebie, że jak tutaj przyjechałam, to on we mnie się zakocha. Wszystko robiłam dla tego. I po jakimś czasie to nie byłoby problemu, żeby nawet moja córka przyjechała tutaj i bardzo tego chciałam, żeby byliśmy szczęśliwą już pełną rodziną. Kilka dni później Andrzej przemyślał swoją sytuację rodzinną. Nie chce już dłużej być mężem młodej Ukrainki. Idzie zasięgnąć rady pani adwokat w sprawie rozwodu. Zawarłem związek małżeński jakiś czas temu. Moja żona jest obcokrajowcem, jest obywatelką Polski. Chciałbym unieważnić ten związek. Zataiła przede mną prawdę, nie powiedziała mi o dziecku nieślubnym, które ma. Nie wyobrażam sobie, żeby ciągnąć dalej ten związek. Jakie kroki powinienem wykonać, żeby doprowadzić do unieważnienia związku małżeńskiego? Mówił pan, że tylko zataiła fakt posiadania dziecka, tak? To mało? Powiem panu tak, że przysięga małżeńska została złamana, ale przyczyny do unieważnienia małżeństwa nie zachodzą. Z prawnego punktu widzenia to jest niemożliwe. Ale zawsze może się pan rozwieść. To jest kwestia drugorzędna, jak będziemy to nazywali. Rozwód czy unieważnienie małżeństwa. Żona przyjechała tu na wizę małżeńską. To, na czym mi zależy dzisiaj, to żeby jak najszybciej wyprowadziła się z domu.
Andrzej dowiedział się od pani adwokat, że gdyby Olga wyprowadziła się z mieszkania, nastąpiłby wtedy zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. To ułatwiłoby sprawę rozwodu. Tak naprawdę przykro mi było, że to małżeństwo rozpada się tak szybko. Zupełnie inne były moje plany. Ale cóż, lepiej było to skończyć od razu, niż dalej brnąć w problemy. Oczywiście, że miała prawo do tego, żeby być ze swoim dzieckiem. Nie broniłem jej tego. Ale na Ukrainie. W tym samym czasie, kiedy Andrzej rozmawiał z panią adwokat, Olga poszła z Justyną do Ukraińskiego Stowarzyszenia Praw Kobiet. Domyśla się, że mąż planuje rozwód. Pomyślałam, że Olga musi się dużo bardziej stresować i denerwować. I chciałam jej po prostu pomóc. Znalazłam w internecie adres Stowarzyszenia Ukraińskiego, które pomaga właśnie kobietom, które tutaj są. Po prostu pomyślałam, że tam udzielą jej więcej informacji i nie będzie się czuła taka bezradna. Olga w siedzibie stowarzyszenia wyjaśniła swoją sytuację z mężem i córką. Bardzo chciałaby ją sprowadzić do Polski, ale nie wie, czy jeśli Andrzej się z nią rozwiedzie, będzie mogła to zrobić. Pani prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Praw Kobiet wyjaśnia Oldze, że jej sytuacja nie wygląda optymistycznie. W chwili, kiedy mąż nie zgodziłby się na to, żeby córka przyjechała do Polski i chciałby rozwodu, to pani będzie musiała wrócić na Ukrainę. Pani prezes obiecuje Oldze, że skontaktuje ją z prawnikiem stowarzyszenia. Oferuje także inną pomoc. Gdyby zaistniała taka sytuacja, że młoda Ukrainka nie miałaby gdzie się podziać, zaproponowała jej możliwość nocowania w siedzibie stowarzyszenia. Miałam nadzieję, że między tatą i Olgą wszystko się ułoży. Ja ją naprawdę bardzo polubiłam i chciałam, żeby z nami została. Dwa dni później. Atmosfera w domu Biernatów nadal jest napięta, ale Andrzej podjął już decyzję. Posłuchaj, przemyślałem to wszystko. Mam coś dla ciebie. Sztyty. Weź to. Sztyty. To bilet dla ciebie. Kogo? Jaki bilet? Bilet na Ukrainę. Jaką Ukrainę jeszcze? Wyjeżdżasz do domu. Ja wyjeżdżam? Ale... Почему, Андрій? Почему? 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 Що ти не робиш? Мало. Мало. Що я тобі зробила? Андрій, що виганяєш мене з дому? Кумпе, патрю на мене з політуванням. Ошукуєш, окрадаш мене. Не признаєш ще до дитина і питаєш, чого ти ще мене питаєш, чого? Так, все ти роблю. А то твої кумплі хочеш мене тільки вижудити, що кумплі тебе питають? Jeden raz. Ja bardzo cię oszukałam. Dobrze wiesz, że nie to jest o to między chodzi. Nami. Jedyny raz wystarczył. Doskonale wiesz, o co chodzi. Małżeństwa nie układa się z kimś, do kogo nie masz się zaufania. Nie może tak być, że kobieta, z którą jestem, kłamie mi w żywe oczy. Ale Andrzej, daj wszystko naprawić. Wszystko zacznie modną. Nie możesz mi tak wszystko wyrzucić. Co ty chcesz naprawić, jak wszystko cholera zniszczyłaś? Nie rozumiesz tego? Ale nie chcę tego biletu. Możesz sobie z nim zrobić, co chcesz. Co chcesz, rozumiesz? Weź go, albo go nie bierz. Mogę cię stąd wypieprzyć, choćby... Ale jesteś małżeństwem. Andrzej, jesteś małżeństwem. Ja to jak znam. Jak długo jeszcze? Chwilę. Miałem już dosyć tego całego jej gadania, tego jęczenia na temat dziecka. Wiedziałem doskonale już wtedy, że nawet jeśli nie weźmie tego biletu, po prostu wyrzucę ją z domu. Trudne sprawy. Szczecin. Tu mieszka wdowiec Andrzej Biernat. Pracuje jako kierowca. Ma dzieci, Justynę i Norberta. Pewnego dnia Andrzej oznajmia, że chce się ponownie ożenić. Poznaje młodą Ukrainkę. Kobieta wprowadza się do rodziny. Z czasem córka Andrzeja zaczyna lubić Olgę. Syn Norbert nie znosi jej i wykorzystuje do prac domowych. Trwają przygotowania do ślubu. Andrzej chce wydać jak najmniej pieniędzy. Para zawiera związek małżeński. Andrzej dowiaduje się, że Olga ma dziecko. Chce się rozwieść. Olga jest zrozpaczona. Szuka pomocy prawnej. Trudne sprawy. Następnego dnia. Późnym popołudniem Olga i Justyna przyszły na spotkanie z panią adwokat w siedzibie Ukraińskiego Stowarzyszenia Praw Kobiet. Przedstawiają nowe fakty. Mąż Olgi zdecydował się na rozwód, a w dodatku kupił jej bilet powrotny na Ukrainę. Olga pyta, czy jednak ma szansę na to, aby zostać w Polsce i tu sprowadzić córkę. To wielki problem. Państwa małżeństwo nie trwało powyżej 2 lat. Gdyby państwo zostali w separacji, istniałaby taka możliwość. Niestety w tym wypadku nie. I co teraz? Może gdyby pani się wyprowadziła z domu, byłoby jeszcze gorzej, ponieważ może zostać pani podejrzana o próbę wyłudzenia wizy. Nie chciałam, naprawdę chciałam mieć rodzinę, dom, wszystko. Co jeszcze można zrobić? Powinna pani zająć się sprawą rozwodową, wynająć adwokata, ale po rozwodzie powinna pani kupić bilet i wrócić na Ukrainę. Jeżeli pani zostanie, może istnieć sytuacja, że deportują panią. Bardzo mi przykro to mówić, to straszna sytuacja.
Olga i Justyna są przerażone tym, co usłyszały od pani adwokat. To naprawdę była trudna decyzja. Ale nie chciałam być deportowana. Jak to sobie wyobrażałam? Przyjdą ludzie, mnie wyrzucą. 24 godziny. Nie. Jeszcze by było przyjąć ten bilet od Andrzeja. Chociaż miało naprawdę mnie bardzo, bardzo smutno. Kilka dni później Justyna i Olga wracają ze spaceru. Przed drzwiami mieszkania czeka na nie niemiła niespodzianka. To są twoje rzeczy? No są moje walizki. Ale co one tu robią w ogóle? Nie wiem, chodź. Drzwi otwarte. Olga obawia się najgorszego. Andrzej, tak jak wcześniej się odgrażał, pakuje jej walizki. Mężczyzna wyraźnie chce, aby Ukrainka natychmiast opuściła mieszkanie. Pakuję cię. Jak tu mnie pakujesz? Ale dlaczego to ty robisz? Dlatego, że się wyprowadzasz. Dobrze, wyprowadzę, ale za dwa tygodnie chyba. Za dwa tygodnie mam autobus. Dzisiaj wyprowadzasz. Dzisiaj? Tato, ty nie możesz się wyrzucić. Ale czekaj, jak możesz mnie wyprowadzić? Ale czekaj, poczekałeś sobie? Przeprowadzisz mnie z Ukrainy, żeby tak w jeden dzień wyprowadzić się? Tato! Nie możesz tego zrobić, no przestań. Ale posłuchaj. Słuchaj, ale psa tak się nie wyprowadza, rozumiesz? Dostaw. Słuchaj, to jest skronnictwo. Pies jest wierny, ty najwyżej z suką jesteś. Ale słuchaj, tato, dobra. Przestań. Ale już wyjeżdżam. Za dwa tygodnie mam ten pieprzony. Dzisiaj się wyprowadzasz. Dzisiaj? Natomiast to jest prezent dla ciebie. Masz na pamiątkę. Prezent? Na moją drogę sobie życia. Zostaw. Co ty robisz, tak, no? Spokój. To jest twoja żona. Dosyć. Justyna. Dosyć. Wiesz co? Już dziękuję za te prezenty. Trzymaj. Dobra. Już jestem twoją żoną? Już nie jestem twoją żoną. Brączkę sobie możesz na zęby wziąć. Na zęby? Tak, zrobisz sobie chyba z niej zęby sztuczne. Kiedy Olga kłóci się z Andrzejem, Justyna dzwoni do Ukraińskiego Stowarzyszenia Praw Kobiet. Pamięta, że tam obiecano Oldze nocleg, gdyby znalazła się w kryzysowej sytuacji. Było mi naprawdę smutno, że tato w taki sposób potraktował Olgę. Jakby była jego zabawką. Dwa tygodnie później. Przez ten czas Olga mieszkała w biurze Ukraińskiego Stowarzyszenia Praw Kobiet. Dziś nadszedł czas wyjazdu na Ukrainę. Olgę do autobusu odprowadzają Justyna i Andrzej, który od momentu wyrzucenia jej z mieszkania w ogóle się nią nie interesował. Pojechałem ją odwieźć tylko w jednym celu. Musiałem mieć pewność, że wyjeżdża. Justyna jest również zrozpaczona. Zdążyła pokochać Olgę. Nie chce, żeby ta wyjeżdżała. Ale kobiety obiecują sobie, że jeszcze się kiedyś zobaczą. Na pamiątkę Olga dostaje od Justyny książkę z polskimi przepisami kulinarnymi. Wstydzę się za to, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że wszyscy wyciągniemy z tego wnioski. Szkoda, że nasze małżeństwo się rozpadło. Widocznie Andrzej nie był mi pisany. Ale zapoznałam w Polsce nowych przyjaciół. Czy mamy kontakt? I myślę, że wszystko jeszcze się naprawi. Teraz jestem tutaj ze swoją córką. I na pewno wiem, że nigdy jej więcej nie zostawię. Dwa miesiące później. Życie rodziny Biernatów toczy się dalej, ale wiele się zmieniło. Ojciec przedstawia swoim dzieciom nową narzeczoną. Narzeczona? Chyba żartujesz, co? Kolejna zabaweczka, tak? Ja dziękuję. Nowa kobieta. Nowe życie. Nowe szanse. I znowu jestem pewien, że wszystko ułoży się pomyślnie. Jestem taka szczęśliwa, że poznałam Andrzeja. On jest wspaniałym mężczyzną. Rozpieszcza mnie. Jestem już zakochana po uszy. Poznaliśmy się na jakiejś imprezie. Już nie przez żadne biuro matrymonialne. A z Olgą? No cóż, po jej wyjeździe odbyła się sprawa rozwodowa. Reprezentował ją adwokat. Życzę jej jak najlepiej. Zapłaciłem za rozwód. Wysłałem pieniądze dla niej i dla jej dziecka. Mam nadzieję, że ułoży sobie tam nowe życie. Już za chwilę w Polsacie Malanowski i partnerzy. Dwa odcinki. Wieczorem o 20:05 Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia. Przed kucharzami kolejne trudne wyzwania.